tę ostatnią noc po wieczerzy, kiedy uczniowie razem ze swoim mistrzem ruszyli na Górę Oliwną, śpiewając psalmy, kiedy przyszli żołnierze, arcykapłanów, faryzeuszów, wszyscy uczniowie uciekli. Żaden z nich nie został przy Jezusie. Jak zapisał święty Marek, jeden z nich tak był przerażony, że uciekał nago, tylko w prześcieradle. Tej samej nocy Piotr trzykrotnie zaparł się swojego mistrza, któremu ślubował dozgonną wierność. Pod krzyżem Jezusowym została jedynie garstka ludzi, a w poranek wielkanocny żaden z uczniów nie zdobył się na to, aby pójść do grobu. Poszły tylko wierne kobiety. I do takich uczniów przychodzi Jezus. Można było pewnie zadać sobie pytanie, jak ja bym zareagował na czyjąś zdradę, na czyjeś opuszczenie, wtedy, gdy spotkałbym go po jakimś czasie. Reakcja Jezusa to jest reakcja, którą możemy nazwać, którą możemy zdefiniować tym, co jest miłosierdzie u Boga. Pokój wam. Pokój wam. Bez słowa wyrzutu, bez słowa skargi. Przynosi im to, czego najbardziej potrzebują. Przynosi to, czego pewnie najbardziej chcieli od Niego usłyszeć. Przynosi im pokój. Ten pokój, który jest Bożym miłosierdziem, który jest Bożym przebaczeniem, to nie jest taki pokój, który jest oparty na jakimś kłamstwie, ukrywaniu krzywd, ukrywaniu ran. Jezus staje przed uczniami i pokazuje swoje rany i wraz z tymi ranami przynosi uczniom przebaczenie. Razem z tymi ranami przynosi uczniom miłosierdzie. Ale czy to jest wszystko, co robi? Nie, robi znacznie więcej. Potwierdzeniem Bożego przebaczenia, potwierdzeniem Jezusowego miłosierdzia jest to, że tych uczniów zdradzieckich pierwsze, co robi, to posyła do misji. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. To jest odpowiedź Jezusa na zdradę uczniów, posłanie. I to nie byle jakie posłanie, bo Jezus chce, aby wziąwszy Ducha Świętego, odpuszczali grzechy. Dzisiaj czasami pojawia się takie pytanie, dlaczego ci księża, którzy czasami się bardzo źle prowadzą, na pewno znacznie gorzej ode mnie, dlaczego oni siedzą w konfesjonałach? Dlaczego słuchają tych grzechów i jeszcze pouczają, jak należy żyć? To jest odpowiedź, ta Ewangelia, bo takie jest Jezusowe miłosierdzie, takie jest Boże upodobanie. Żeby ci szafowali Bożym miłosierdziem, którzy może sami go najbardziej potrzebują. Żeby ci przebaczali najwięcej i najczęściej, którym najwięcej potrzeba przebaczenia. Za każdym razem, gdy my przychodzimy do spowiedzi, gdy my stajemy w prawdzie i prosimy Boga o to, żeby nam nasze grzechy wybaczył, pewnym potwierdzeniem tego, że przyjęliśmy ten dar, jest też świadomość posłania i misji, do której Jezus nas wzywa, do której Bóg nas wzywa. Jeżeli ja przychodzę do spowiedzi, jeżeli ja jednam się też z bratem, z siostrą i jedyne, co czuję, to tylko ulga, tylko ten pokój, to uwaga, on jest fałszywy. On jest fałszywy. I można w ten sposób przychodzić do spowiedzi latami, żeby wyznać grzechy, szczerze żałować za nie, ale jednocześnie mieć pewne doświadczenie, że w moim życiu niewiele się zmienia.
że w zasadzie ciągle grzeszę tak samo, może nawet grzeszę gorzej. Jest pytanie, czy moja spowiedź to jest tylko pewien rytuał, czy on jest związany z tym, że ja wtedy, gdy otrzymuję Boże błogosławieństwo, jestem gotowy do wypełnienia pewnego posłannictwa, wypełnienia misji. I ta misja nade wszystko to jest ta misja, którą święty Paweł wyraził w jednym z listów: jak Bóg przebaczył wam, tak i wy przebaczajcie. Człowiek, który doświadcza przebaczenia w sercu, nie może nosić także w nim nieprzebaczenia. Nie może mieć niepodzielonego serca. Jeżeli w czyimś sercu pozostaje nieprzebaczenie, mimo tego, że komuś przebaczył, to pewnie warto zadać sobie pytanie, a czy ja naprawdę przebaczyłem, czy ja naprawdę przyjąłem czyjeś przebaczenie w sercu. I dzisiejsza Ewangelia to jest także Ewangelia, która daje nam postać tego biednego Tomasza, który w ikonografii został zapamiętany jako niedowiarek. Pojawia się zawsze z tymi przerażonymi oczyma i ręką, którą wsadza do boku Chrystusa. Ale oczywiście on dla nas został zapamiętany w tej Janowej Ewangelii po to, żeby być pytaniem o naszą wiarę. Tomasz, który jest niedowiarkiem, stawia pytanie nam, jaka jest moja wiara, jaka jest twoja wiara, jaka jest twoja relacja do Boga. I to uzdrowienie Tomaszowego serca znowu płynie z tego, że on spotyka się z Jezusem, który jest przed nim szalenie prawdziwy, taki do bólu prawdziwy. Wsadź rękę w moją ranę, jak chcesz. Przebaczenie zawsze buduje się na prawdzie, nawet jeżeli ona jest bolesna, nawet jeżeli jest trudna. Jeżeli budujemy przebaczenie na kłamstwie, na udawaniu, że nic się nie stało, albo że coś nie ma znaczenia, wówczas bardzo możliwe, że przemiana człowieka nie nastąpi. Bo jest wiele takich osób, które chodzą po ulicach, są dobrze ubrani, zadowoleni, uśmiechnięci, mają dobrą pracę, dobre zarobki, ale w swoim sercu mają tak poukrywane rany, że one już nie tylko ropieją, ale możliwe, że wdała się taka choroba, że potrzeba amputować. I człowiek jest wewnętrznie wypalony, wewnętrznie zgniły. Dlatego, bo ukrywa swoje rany. Dlatego, bo nie ma odwagi, żeby te rany okazać najlepszemu lekarzowi. I ta Ewangelia jest właśnie także po to, żeby pokazać, że Bóg miłosierny, Jezus miłosierny, to jest ten, który także naszych ran się nie boi, który się nimi nie gorszy, który jest je w stanie dotykać i uzdrawiać. Pięknie to jest wyrażone w tym fragmencie Apokalipsy, kiedy stary Jan trafia na wyspę Patmos, kiedy doznaje objawienia i jest przerażony tym, co widzi. I on słyszy: pokój tobie, nie bój się. I czuje tę rękę Boga, która na nim spoczywa, która go dotyka. I każda liturgia, każda najświętsza ofiara to jest ta sytuacja, w której Pan Bóg na nasze poranione ciało, na nasze poranione serce kładzie swoją rękę. Pokazuje, że te rany, które nas przerażają, które nas popychają do jakichś strasznych myśli, one nie są groźne. One nie są groźne. Są groźne właśnie tylko wtedy, gdy są pochowane. A wtedy, gdy je okazujemy tak, one znajdują uzdrowienie. Okazuje się, że jest droga wyjścia z sytuacji. Okazuje się, że jest nadzieja,
że jest jakaś możliwość. I tych ran pewnie w sercu może być bardzo wiele, bardzo różnych. Ta najgłębsza, którą każdy z nas jakoś sobie nosi, ta najbardziej przeszywająca, to jest poczucie odrzucenia, to jest poczucie braku miłości w życiu. Diabeł nie ma ostrzejszego narzędzia niż właśnie ten miecz braku miłości, miecz odrzucenia. Ale Bóg, który przychodzi do człowieka, to jest także Bóg, którego właśnie przyjmuje. I przyjmuje go nie tylko właśnie tego uśmiechniętego, tego na niby, tego, który musi taki być, żeby być akceptowany w społeczeństwie, w grupie, w rodzinie, tylko bierze człowieka całego, z całą jego historią i z tą błogosławioną, z tą szczęśliwą, dobrą, ale także z tym wszystkim, co chcielibyśmy ukryć, z tym wszystkim, o czym chcielibyśmy zapomnieć. Chcemy zapomnieć dlatego, bo według ludzkiej sprawiedliwości, według doczesnej sprawiedliwości są pewnie takie rany, których po prostu się nie da przebaczyć. Ale Pan Bóg nas uczy takiego przebaczenia, Jezus nas uczy takiego przebaczenia, które się dokonuje nie naszą mocą, ale Jego mocą i nie ze względu na doczesną sprawiedliwość, ale ze względu na imię Jezusa Chrystusa. I to jest największy dar, który nam przynosi na Wielkanoc, na te święta. To jest ta dobra nowina o tym, że każdy z nas ma moc przebaczyć, może nie według właśnie doczesnej ziemskiej sprawiedliwości, gdzie szukamy rozliczeń, gdzie szukamy sprawiedliwości, chociaż pewnie jej nigdy nie znajdziemy, ale gdzie możemy przebaczyć, możemy mieć właśnie wolne serce. Niech ta Eucharystia nas do tego prowadzi. Niech to słowo, które otrzymujemy, krzepi nas, dodaje odwagi, nadziei i przypomina o tym zupełnie wyjątkowym posłannictwie, które otrzymuje zwłaszcza ten, który czuje się ostatni, najgorszy, przegrany, zdradziecki.